Co można robić w piątkowy wieczór? Pomysłów jest z pewnością bez liku. Uczniowie klas trzecich Krośnieńskiego Gimnazjum postanowili liczyć. I nie ma w tym nic dziwnego, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej zakończyli maraton egzaminacyjny. W piątek czekał ich kolejny, jednak tym razem była to matematyka na wesoło. Ta dzisiejsza impreza już jest na stałe wpisana do kalendarza imprez szkoły, a to pomysł nas, nauczycieli matematyki, żeby nagrodzić tych uczniów, którzy chcą uczyć się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. A przepustką, biletem na dzisiejszy wieczór było uzyskanie oceny dobrej bądź bardzo dobrej czy celującej na półrocze w tym roku szkolnym. Blisko 30 prymusów zmierzyło się w czterech konkurencjach. Gry logiczne, warcaby, pracują przy przygotowaniu programu multimedialnego w Prezi, słuchają wykładu o niedziesiątkowych układach liczenia, jak również oglądają film, a później muszą podać odpowiedzi na zadane pytania. Jako że maraton nosił tytuł księżycową porą, najlepsi uczniowie otrzymali tytuły nocnych marków, a także nagrody, dzięki którym po matematycznych zmaganiach mogli udać się na zasłużony wypoczynek. Choć nigdy nic nie wiadomo, w końcu to nocne marki. Głównymi trzema nagrodami są właśnie takie szlafmyce, coś przeurocze, jak również śpiwór dla każdego z pierwszej trójki. Już teraz można być pewnym, że nocne marki jeszcze nie raz spotkają się księżycową porą w Krośnieńskim Gimnazjum.